Za nami jubileusz tego turnieju, a jak wiadomo, jubileusze zobowiązują. Zobowiązują przede wszystkim do tego, aby każdy kolejny turniej był jeszcze lepszy. Zapewniam Państwa, że organizatorzy, sponsorzy, wszystkie osoby zaangażowane w przygotowanie 21. turnieju Bella Cup robią wszystko, aby ten turniej był lepszy niż poprzednie, a wierzę głęboko, że od 28 czerwca, gdy rozpoczną się gry eliminacyjne, do samego finału, na który zapraszamy 5 lipca, Państwo osobiście się o tym przekonają. Będziemy Państwa informować o wielu innowacjach, które wprowadzamy. To m.in. nowe media. W materiałach prasowych, które Państwo otrzymaliście, są odnośniki, adresy do kont społecznościowych na Facebooku, na Twitterze, Instagramie i oczywiście do działającej strony internetowej. Tak naprawdę to będzie najszybszy sposób dotarcia do wszelkich informacji przed turniejem, w trakcie turnieju, a także przez długi czas po jego zakończeniu. Zaoferujemy Państwu już udoskonalone transmisje internetowe z przebiegu turnieju i gier eliminacyjnych, a także poszczególnych etapów przez wszystkie 8 dni. Mogę Państwa z przyjemnością poinformować o tym, że mecz finałowej gry pojedynczej 5 lipca będzie transmitowany przez Telewizję Polską, oddział w Bydgoszczy. To wszystko sprawia, że turniej Bella Cup się rozwija. Tak jak powiedziałem, chcemy, aby z roku na rok był coraz lepszy i wszyscy czynimy takie starania. Liczymy oczywiście na Państwa pomoc w rozwoju tego turnieju. Wszystkie uwagi są bardzo cenne i chętnie będziemy korzystać z tych właśnie uwag, abyście Państwo mogli relacjonować gry w jak najbardziej komfortowych warunkach, żeby jak najwięcej mieszkańców nie tylko Torunia, nie tylko regionu kujawsko-pomorskiego, Polski, ale całej Europy i tenisowego świata dowiedziało się o tym, jak piękny turniej mamy w Toruniu, bo przecież Bella to znaczy piękna. I tak chcielibyśmy, aby cały turniej był odbierany. Drodzy Państwo, dzisiaj bardzo serdecznie witam przy prezydialnym stole pana Jarosława Kuzla, członka zarządu Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, spółka akcyjna. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witam sekretarza generalnego Polskiego Związku Tenisa, pana Jacka Turskiego. Dyrektorem Międzynarodowego Turnieju Tenisa Kobiet Bella Cup 2015 jest pani Renata Sokołowska. Jest z nami pan Ireneusz Gromek, wiceprezes klubu sportowego Start Wisła Toruń, organizatora turnieju. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam panią Annę Chudziak z Biura Zarządu Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych, a także pana Jakuba Milocha, który jest kierownikiem działu marketingu do spraw rynku polskiego Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych. Ja już Państwu powiedziałem kilka słów wstępu. Bardzo miło mi się jest Państwu przedstawić, tym, którzy mnie nie znają. Nazywam się Hubert Malinowski, jestem dziennikarzem sportowym Telewizji Polskiej i mam niekłamaną przyjemność, a także honor być szefem biura prasowego tegorocznego turnieju. Szanowni Państwo, na początku bardzo proszę o zabranie głosu pana Jarosława Kuzla. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w siedzibie TZMO. Bardzo się cieszę, że się spotkaliśmy tutaj. Nie wątpię, że 21. turniej tenisa Bella Cup będzie najlepszym turniejem. My ze swojej strony jako główny sponsor chcieliśmy zaprosić serdecznie oczywiście prasę, którą zawsze miło widzimy, ale także kibiców na ten turniej. Turniej odbędzie się na kortach sportowych klubu Start Wisła, z którym współpracujemy od ponad 20 lat, gdzie ta współpraca jest nienaganna. Chciałem powiedzieć, że Bella jako marka rośnie każdego roku w siłę. Jesteśmy obecni w ponad 50 krajach, docieramy do 1/3 ludności świata, a sam konkurs, sam turniej wpisuje się, proszę Państwa, w ideę promowania zdrowego, aktywnego życia. Także to ma dla nas bardzo duże znaczenie. Tegoroczny turniej będzie z pulą nagród 25 tysięcy dolarów, co przy obecnym kursie dolara ta nagroda w złotówkach jest wyższa niż w poprzednich latach. Turniej odbędzie się między 29 czerwca a 5 lipca, ale tutaj myślę, że pani dyrektor przedstawi bardziej szczegółowo.
Proszę Państwa, wstęp jest wolny na turniej, ale już dzisiaj informuję, że na finale na pewno będzie bardzo dużo osób uczestniczyć na trybunach. Między innymi bardzo znamienici goście. Już dzisiaj mogę potwierdzić, że na trybunach będzie były ambasador Indii w Polsce, pan Chandra Bhandari, a być może przyjedzie również obecny pan Ajar Bisaria. Proszę Państwa, zawsze apelujemy i jak mam okazję, to o tym mówię, że bardzo by nam zależało, żeby wśród kibiców było dużo rodziców z dziećmi, dlatego że naprawdę warto oglądać te zawody, jak młode damy no bardzo dzielnie sobie dają radę na korcie i to robi na wszystkich bardzo duże wrażenie, kiedy 16-latka ma taką siłę podczas serwu, że naprawdę aż na trybunach słychać oddech zdziwienia czasem. Proszę Państwa, my jesteśmy dumni z Bella Cup jeszcze z jednego powodu, bo jeśli obserwujemy historię i rozwój tego turnieju, to trzeba też powiedzieć, że dzisiejsza czołówka zawodniczek, które grają na świecie, no praktycznie wszystkie, może oprócz pani Agnieszki Radwańskiej, przechodziły przez korty klubu Start Wisła na pewnym etapie swojej kariery, zanim wskoczyły na jeszcze wyższe poziomy i dzisiaj możemy je pewno oglądać w Miami albo podczas innych zawodów. I jestem przekonany, że na tych zawodach, które będą, pojawi się przyszła gwiazda, którą dzisiaj będzie można jeszcze zobaczyć i z nią porozmawiać, a w przyszłości już nie będzie tak łatwo. Dlatego serdecznie zapraszam na toruńskie korty. Liczę na Państwa jako prasę, liczę na naszych kibiców. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Teraz o zabranie głosu poproszę panią dyrektor Renatę Sokołowską. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Może ja kilka uwag dotyczących samej organizacji imprezy. Tak jak Państwo wiedzą, sponsorem generalnym są Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych Bella. Natomiast jeżeli chodzi o patronaty, które otrzymaliśmy na ten turniej, to patronat honorowy, patronatem honorowym imprezy objęła pani MS Wojewoda Kujawsko-Pomorski, marszałek Piotr Sołbecki i prezydent Torunia, pan Zalewski. Jeżeli chodzi o patronaty medialne, to myślę, że szef biura prasowego oczywiście powiedział, Telewizja Polska, oddział Bydgoszcz, Polskie Radio Pomorze i Kujaw i Gazeta Turniejowa, Gazeta Wyborcza. Jeżeli chodzi o stronę techniczną dotyczącą zdrowia zawodników, obsługę medyczną zapewni nam pan dr Radosław Formusiewicz, znana postać w świecie medycyny sportowej, obsługiwał wszystkie największe światowe imprezy, które organizowane były na terenie miasta Torunia, Bydgoszczy, a także Polski, czyli Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce, Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, imprezy Fed Cup w Bydgoszczy i również imprezy Pucharu Davisa w Inowrocławiu. Także na pewno nasze zawodniczki mogą być spokojne o fantastyczną opiekę. Gramy piłkami marki Tretor Control. Oczywiście to musieliśmy podać w aplikacji turniejowej. Jeżeli chodzi o oficjalny hotel, oficjalnym hotelem turniejowym jest hotel Filmar. Goszczą tam zarówno zawodniczki, oczywiście jest praktycznie corocznie było w hospitality, jeżeli chodzi o zawodniczki uczestniczące w turnieju głównym, w związku z tym również w tym roku dzięki sponsorowi postanowiliśmy tą tradycję podtrzymać. Dziewczyny będą korzystały praktycznie z wszystkich możliwych rzeczy, które są dostępne w trakcie korzystania z hotelu. Jeżeli chodzi o obsługę samochodów oficjalnych, to firma Opel Auto Torun z Lubicza przekazuje nam do dyspozycji auta i prawdopodobnie również obsługę, więc myślę, że nie będzie problemu z transportem.
Oficjalną wodą turnieju jest, jak Państwo widzicie, Wody Mineralne Ostromecko, tradycyjnie Leszek Bokej, który jest również znakomitym tenisistą amatorem i zapowiedział udział w turnieju, o którym za chwileczkę powiem. Biuro prasowe, szefem biura prasowego, tak jak wspominał mój kolega, znakomity, jest Hubert Malinowski, telewizję internetową zapewnia Sport Media, Marek Siwek. No i oczywiście nie ukrywam, że gdyby nie pomoc bezpośrednio ludzi związanych z tymi zakładami materiałów wydrukowych, którzy tutaj obok mnie siedzą i tam troszeczkę dalej na sali, a mianowicie dyrektor Lidionka, Jakub Miloch, Ania Chudziak, to pewnie byśmy mieli ogromne trudności z przeprowadzeniem tego turnieju, ale póki co jesteśmy przygotowani do przyjęcia zarówno zawodniczek, gości turniejowych i oczywiście kibiców, których bardzo serdecznie zapraszam. Zapewne Państwa będzie interesował również program turnieju. Tak jak powiedział szef biura prasowego, zaczynamy 28, gry eliminacyjnej, 29 to są eliminacje. Turniej główny zaczyna się 30. Gry eliminacyjnej praktycznie 4 będą półfinały, 4 lipca półfinały singla i finału debla przewidujemy po zakończonych grach singlowych. Chcielibyśmy również, no, dzięki temu, że Państwo przekazywali również takie uwagi, żeby gry turniejowe kończyły się troszeczkę później ze względu na to, iż ludzie są w pracy, chcieliby kibice oglądać ciekawe pojedynki, więc będziemy się starali tak ustawiać program gier turniejowych, żeby ta popołudniowa zmiana mogła swobodnie również oglądać ważne mecze. Finał zapowiedzieliśmy, to znaczy finał turnieju przewidziany jest na godzinę 10:00. Nie tak jak zwykle było na godzinę 12:00 ze względu na upał panujący. Być może będzie gorąco, więc te 2 godziny tej temperatury takiej powiedzmy normalnej spowodują to, że będziemy mogli zobaczyć na korcie bardziej świeże zawodniczki i lepsze zagrania. W ramach turnieju 21 turnieju tenisowego Bella Cup po raz pierwszy organizujemy turniej VIP-ów. Turniej VIP-ów odbędzie się 4 po zakończonej grze finałowej debla. W turnieju VIP-ów będą uczestniczyć przede wszystkim nasi darczyńcy, sponsorzy i przedstawiciele Polskiego Związku Tenisowego i ci, którzy przez wiele lat i teraz pomagali temu turniejowi. Także bardzo serdecznie zapraszam, ponieważ również jest ciekawa jakby formuła tego turnieju. A mianowicie gramy deble, ale liczymy punktację turniejową singlową, czyli co gra, gramy na czas, zmienia się partner i oficjalna punktacja będzie indywidualna. Także tam na kortach również będzie ciekawo, także ciekawie radzę pozostać do końca dnia. Dodając do tego, co powiedziała pani dyrektor, świetna zabawa się szykuje, także podczas tego turnieju VIP-owskiego, jeśli mogę zdradzić, bo wiem, że jeszcze cały czas chętnych jest więcej niż miejsc do tego turnieju, a jednym z tych, który może się pojawić na korcie, jest na przykład wybitny polski sportowiec, skoczek z Wyszy Olimpijczyk, Jarosław Kotelicz, który specjalnie przygotowuje się do tego, aby zagrać w tym turnieju, a z Arturem Bartyką razem wspólnie stanowili o świetności polskiej królowej sportu. Drodzy Państwo, będzie jeszcze czas oczywiście na zadawanie pytań, doprecyzowanie wielu kwestii. Teraz chciałbym, aby głos zabrał pan Ireneusz Gronek, wiceprezes Klubu Sportowego Start Wisła Toruń. Dzień dobry Państwu. Jestem w tym gronie zapewne osobą nową i może pokrótce przedstawię się. Nazywam się Ireneusz Gronek, wiceprezesem Klubu Sportowego zostałem zaledwie kilka dni temu. W wyniku zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które miało miejsce w poprzedni piątek, został wybrany nowy zarząd klubu, na którego czele ponownie stanął pan prezes Janusz Niedźwiecki. W skład 5-osobowego zarządu wszedłem ja jako nowa postać i zostałem obdarzony stanowiskiem wiceprezesa. To tyle tytułem przedstawienia się, natomiast na temat samego turnieju. 21 turniej, szef prasowy już na wstępie powiedział,
to jakby nowe otwarcie. Kolejna 20, miejmy nadzieję, że co najmniej 20. I z tego, co pan Hubert już wcześniej powiedział, zapowiada się wiele atrakcji. Ten turniej będzie miał jakby zupełnie nową oprawę i szereg rzeczy zostanie zmienionych. Mamy nadzieję, że będzie to najlepszy turniej, jaki do tej pory się odbył. Chciałem tu bardzo w tym miejscu podziękować panu Jarosławowi Kuzlowi oraz całemu zarządowi Toruńskich Zakładów Materiałów Opatrunkowych za to, że po raz kolejny zdecydowały się być głównym tytularnym sponsorem turnieju. Bez firmy TZMO jesteśmy przekonani, że taki turniej w zasadzie nie miałby racji bytu. Również chciałbym podziękować pani dyrektor Renacie Sokołowskiej za to, że po raz kolejny podjęła się bardzo odpowiedzialnej funkcji dyrektorowania turniejowi. Jest to bardzo odpowiedzialna funkcja. Generalnie wiadomo, że bez dyrektora turniej odbyć się nie może. Przyjedzie na nasz turniej, w tej chwili na nasz turniej, nie wiem, czy pani dyrektor już o tym mówiła, ale wydaje mi się, że nie, zgłosiło się o 60 zawodniczek, które będą, z których część przejdzie gry kwalifikacyjne i zwycięzcy kwalifikacji przejdą do turnieju głównego. Ciekawostką może być to, że w tym roku do turnieju zgłosiły się przedstawicielki takich krajów jak Stany Zjednoczone, Gruzja, Mołdawia czy Filipiny. Dość egzotyczny kierunek. Myślę, że te zawodniczki wniosą wiele nowego do wartości, wiele nowych wartości sportowych w turnieju. Dziękuję, to tyle. Bardzo dziękuję. Doprecyzowując i rozszerzając myśl pana prezesa, pani dyrektor Renata Sokołowska, no, już ma wielkie doświadczenie oczywiście, jeśli chodzi o najpoważniejsze turnieje tenisowe w naszym kraju, ale co warto podkreślić, to będzie pierwszy turniej Bella Cup, którym będzie dyrektorem sportowym. A także jakby kontynuując myśl na temat zawodniczek, najwyżej klasyfikowana w tej chwili w rankingu WTA Katarzyna Kucowa, Słowaczka, miejsca 116-119, a więc początek drugiej setki to może naprawdę sprawić, drodzy Państwo, że Bella będzie piękna. Mogą się Państwo o tym przekonać między innymi już na naszej stronie internetowej czy na Facebooku, gdzie zamieściliśmy zdjęcie Kateryny Kucowej. Naprawdę zapowiada nam się piękny turniej w Toruniu. Co Pan na to, Panie Jacku? Jeżeli mogę jeszcze coś dodać, uzupełnić, to jest to najwyżej sklasyfikowana zawodniczka w historii naszego turnieju. Pan Jacek Dorski, sekretarz generalny Polskiego Związku Tenisa. Nie pierwszy raz w naszym regionie, ale bardzo się cieszymy, że dzięki właśnie staraniom pani dyrektor Renaty Sokołowskiej po raz pierwszy przy Belgii. Jeszcze raz witam serdecznie wszystkich Państwa i na samym początku pozwólcie, że podziękuję za zaproszenie przedstawiciela Polskiego Związku Tenisowego na turniej do Torunia. Turniej, którego historia 21-letnia sama się broni. On nie potrzebuje jakichś dodatkowych, specjalnych rekomendacji. Wystarczy spojrzeć na listy zawodniczek, które tutaj wcześniej startowały i jaką później karierę zrobiły. Polski Związek Tenisowy serdecznie gratuluje organizatorom imprezy. Serdecznie gratulujemy firmie, głównemu sponsorowi firmie Bella, znakomitego pomysłu promowania swojej firmy, ale również wspierania, znaczącego wspierania polskiego tenisa poprzez organizację, myślę, że turnieju o najdłuższej tradycji, to znaczy jestem o tym przekonany, najdłuższej tradycji w Polsce. Próbowałem się zorientować, czy jest turniej o równie długiej tradycji w Europie i powiem szczerze, że nie znalazłem takiego turnieju. Także myślę, że możemy również zaryzykować twierdzenie, że jest to turniej o najdłuższych tradycjach w Europie. Jeszcze raz serdeczne gratulacje wszystkim organizatorom. Przy okazji powiem, że Polski Związek Tenisowy też bardzo się cieszy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że turniej jest, czy bierze udział w takim programie Davis Cup Futures, polegającym na tym, że wspieramy imprezy krajowe, mniejsze imprezy krajowe typu Mistrzostwa Polski, Młodzieżowe Mistrzostwa Polski, Mistrzostwa Polski Juniorów poprzez to, że zwycięzcy
tych mistrzostw otrzymują dzikie karty od dużych zawodowych turniejów, takim jak, na przykład jak tutaj turniej Bella Cup. Jedna dzika karta dzięki właścicielom turnieju, organizatorom zostanie przyznana w ramach tego programu wicemistrzyni polskiej, mistrzostw Polski, które aktualnie się odbywają na Śląsku w Gliwicach. Także serdecznie jeszcze raz za to też dziękuję. No i oczywiście życzę udanej imprezy. Bardzo dziękujemy. 21 czerwca będziemy wiedzieli, kto to będzie z tą dziką kartą za wicemistrzostwo Polski. Marka Bella, tak jak powiedzieliśmy, piękna, nie tylko Marka, dlatego teraz chciałbym poprosić o zabranie głosu pana Jakuba Milocha, kierownika działu marketingu do spraw rynku polskiego, rynku, na którym dzięki turniejowi tenisowemu mam wrażenie, Marka Bella też jest bardziej rozpoznawalna, nawet wśród tych, którzy nie są nabywcami waszych produktów. Tak, dokładnie. Ja również witam wszystkich serdecznie, no, po tak wspaniałych przedmówcach. Ciężko pewnie powiedzieć coś bardzo konstruktywnego. Tak jak pan mówi, panie Hubercie, dla nas Bella Cup tak naprawdę jest pewnym wyzwaniem każdego roku, coraz nowym, coraz to nowym. Ja mam okazję realizować ten turniej po raz 7 z ramienia TZMO. Razem z panią dyrektor pracujemy, no, tak jak było powiedziane, po raz pierwszy. Jest wiele obszarów, które na pewno są nowe, które trzeba okiełznać, którymi trzeba się zająć. Robimy to tak naprawdę dla was, drodzy państwo, nie tylko dla was siedzących tutaj na tej sali, ale ogólnie dla Torunia, dla ludzi z Polski, którzy przyjeżdżają i mają możliwość obejrzenia ciekawych rozgrywek, ciekawych walk na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście gdzieś tam na końcu robimy to po to, aby promować nasze znaki handlowe, aby o naszej marce, o marce Bella było głośno. Robimy to po to, aby wspierać sprzedaż na rynku polskim. Ale ja bym jakby tylko na tym się nie skupiał. Myślę, że dużo ważniejsze, ciekawsze z mojego punktu widzenia, bardziej interesujące jest to, że mamy okazję realizować bardzo ciekawe, atrakcyjne przedsięwzięcie. Dziękuję pani dyrektor za te miłe słowa. Postaramy się sprostać. Mam nadzieję, że również i w tym roku uda nam się dobrze zrealizować tę imprezę. Dziękuję ślicznie. Bardzo dziękuję. Osobą niezwykle zaangażowaną, jestem o tym już przekonany osobiście od kilku lat, gdy mieliśmy okazję współpracować, jest pani Anna Chudziak z Biura Zarządu TZMO. Już 2 lata temu współpracowaliśmy podczas relacjonowania tego turnieju na antenach ogólnopolskich Telewizji Polskiej. Mimo że to początek lata, mimo że to okres wakacyjny, jednak może taki turniej sprawić wielką radość, prawda, pani Aniu? Także kibicom. I myślę, że te starania są czynione właśnie po to, aby jak najwięcej kibiców przyszło i mogło przy pięknej pogodzie, bo tak zwykle bywa, spędzić miło czas. Witam wszystkich serdecznie. Dokładnie, panie Błasie, zgadza się wszystko, co pan powiedział dotychczas. To nie tylko nam przynosi radość ten turniej, ale przede wszystkim państwu i naszym kibicom. Bardzo się cieszymy, że ten turniej już po raz 21 odbędzie się właśnie tutaj w Toruniu. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy sponsorem właśnie od tylu lat. Staramy się co roku państwa zaskakiwać nowymi, ciekawymi wydarzeniami towarzyszącymi. W tym roku zapewniam państwa, że będzie jeszcze wiele ciekawych atrakcji. Nie wszystkie dzisiaj państwu zdradzimy. Dzisiaj pragnę tylko potwierdzić jedną informację, którą przedstawił wcześniej pan prezes Kuzel, a mianowicie, że na trybunach będziemy gościli byłego ambasadora Indii w Polsce, pana Chandra Bandari, który poprowadzi dodatkowo w dniu finału, czyli 5 lipca, warsztaty jogi. On jest prekursorem jogi, bardzo znanym na całym świecie. To będzie taka impreza towarzysząca tak naprawdę turniejowi. Potem jeszcze w poniedziałek i wtorek poprowadzi dodatkowe zajęcia w bardzo ciekawym miejscu. Będziemy o wszystkim państwa dokładnie informować niebawem poprzez nasze media społecznościowe, nasze świetne biuro prasowe będzie państwa informowało na pewno w odpowiednim momencie. Jesteśmy też bardzo dumni ze współpracy z panią dyrektor. Pani dyrektor jest niesamowitą osobą, która wnosi wiele również ciekawych, świeżych pomysłów. I energii. Tak, musimy nadążać zdecydowanie za panią dyrektor. Także chciałam po prostu ze strony sponsora serdecznie państwa zaprosić i obiecać, że na pewno będziecie przeżywali ten turniej jeszcze bardziej i jeszcze mocniej niż dotychczas. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeszcze pani dyrektor poprosi o mikrofon na momencik. Czy
Proszę Państwa, tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz. Jestem zaniepokojony, że taka zagraniczna, mocna konkurencja przyjeżdża, bo to oznacza, że Polki będą miały w tym roku problem. Myślę, że tak. Proszę Państwa, ja tylko chciałam jeszcze jedną rzecz dodać, a mianowicie sercem turnieju, proszę Państwa, jest zawsze biuro turnieju. I tutaj w tym miejscu słowa uznania i ukłon w stronę pani Ani Mymańskiej, która będzie szefową biura turnieju. Aniu, niech pani się pokaże. Tam rzeczywiście... Brawo, brawo! Tam zawsze... Kobieta z ukrycia. Tam zawsze i zawodniczki, i organizatorzy będą przychodzić i prosić o różne przeciwne rzeczy, a myślę, że my jesteśmy od tego, abyśmy te wszelkiego rodzaju zachcianki spełniały. Oczywiście pozytywnie. Bardzo dziękuję pani Anno. Mam nadzieję, że ta współpraca w dalszym ciągu będzie się tak znakomicie układać i 6 po zakończeniu turnieju będziemy mogły wspólnie uściskać sobie dłoń. Dziękuję uprzejmie. Obiecuję ze strony wszystkich tu obecnych pani Aniu, że będziemy panią na tej pierwszej linii frontu wspierać. I gdyby potrzebowała pani wsparcia męskiego w ewentualnych konfliktowych sytuacjach, to jesteśmy oczywiście do dyspozycji, stajemy za panią murem. Drodzy Państwo, za chwilę na pewno padną pytania z sali, ja tylko doprecyzowując przypomnę, że do tej pory czterokrotnie polskie tenisistki zwyciężały w turnieju Bella Cup. W tym roku najwyżej sklasyfikowaną na 190. miejscu w rankingu WTA jest Katarzyna Piter, w tej chwili turniejowa dwójka, tak to wygląda ze zgłoszeń, które mogą Państwo na bieżąco obserwować na turniejowej stronie Międzynarodowej Federacji Tenisowej, czyli ITF. Tam te wszystkie aktualności są aktualizowane na bieżąco, także to jest też bardzo ważne. No i bądźcie Państwo z nami na mediach społecznościowych.